Brutalne pobicie ze skutkiem śmiertelnym w Jaworznie. Czterech mężczyzn zostało zaatakowanych na własnej posesji przez zamaskowaną grupę. Jeden z nich w stanie krytycznym trafił do szpitala, gdzie po kilku dniach zmarł w wyniku odniesionych obrażeń głowy. Jaworznicki sąd wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu trzech sprawców. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że były to porachunki finansowe. Paweł Jędrusik. Do zdarzenia doszło 2 września, ale dopiero w weekend sprawa ujrzała światło dzienne. Późnym wieczorem czterech sprawców wtargnęło do przydomowego ogrodu jednego z domów przy ulicy Krakowskiej. Grupa mężczyzn zamaskowanych z niebezpiecznymi narzędziami, maczetami, nożami, kijami bejsbolowymi zaatakowało tych czterech pokrzywdzonych. W wyniku tego pobicia, które było bardzo dotkliwe, mężczyźni trafili do szpitala. Mężczyzna, który został uderzony w głowę kijem bejsbolowym, nie chciał jechać do szpitala. Dopiero następnego dnia zasłabł na przystanku. Wtedy trafił do szpitala, a w środę zmarł. W tej sprawie czterech mężczyzn usłyszało już zarzuty pobicia ze skutkiem śmiertelnym. Trzech z nich zostało tymczasowo aresztowanych. Wobec czwartego zastosowano środki wolnościowe, ponieważ sam zgłosił się do prokuratury. W tym kierunku to wszystko idzie, żeby ustalić, kto na pewno posłużył się niebezpiecznym przedmiotem, czyli w tym wypadku kijem bejsbolowym. Prawdopodobnie też przynajmniej jeden z nich posługiwał się nożem, ale tu nie doszło do jakichś poważnych obrażeń z powodu noża. Mężczyzna, który zmarł, otrzymał cios w głowę. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że powodem ataku był konflikt na tle finansowym. Wszyscy zatrzymani mężczyźni są dobrze znani jaworznickiej policji i mają przeszłość kryminalną.